Bohaterka tego spotkania, Monika Bociek, lepszego wejścia i debiutu chyba nie mogłaś sobie wymarzyć, bo to twoja zasługa również, przede wszystkim na te końcówki wygrane. Bardzo dziękuję. No, cieszę się, że mogłam wejść, że dostałam szansę, że mogłam wejść i pomóc zespołowi w ten sposób. Nie trzęsła się ręka w tych pierwszych akcjach, bo to była dość skomplikowana już sytuacja naszego zespołu. No, widocznie lubię grać pod jakąś tam presją. Weszłam tam z kwadratu. Czy się trzęsła ręka? No nie trzęsła się, aczkolwiek gdzieś tam jakieś taka niepewność się pojawiła, może kiedy trener zawołał, bo później na boisku, no to już tylko o grze się myślało. W tym meczu właśnie zmienniczki dały impuls do gry. Wcześniej trener trzymał się tej żelaznej już powoli szóstki, jak w Argentynie. Dostawałyście gdzieś impulsy wcześniej, informacje, że możecie zostać właśnie powołane, wezwane do gry? To znaczy, chodzi o ten mecz teraz, że dostawałyśmy impulsy? No tak, z obserwacji trenera z kwadratu, no to widziałyśmy, że tak nerwowo reaguje i gdzieś tam się spodziewałyśmy może, że może coś zmieni. No aczkolwiek do końca się tam nie spodziewałyśmy, bo to zawsze decyzja trenera, więc nigdy nie wiadomo. No i jutro kolejny ważny mecz, tym razem przeciwko Argentynie, z którą już zdążyłyście wygrać w miniony weekend. Jakie oczekiwania przed tym spotkaniem? No, wygrana, to myślę, że to jest oczywiste oczekiwanie. Wygrałyśmy poprzedni mecz, teraz mamy nadzieję powstrzymać ten wynik. No i zrobimy wszystko, żeby wygrać ten mecz też. Droga do Ostrawy prosta? No nigdzie droga nie jest prosta w siatkówce, w każdym sporcie jest kręta, ale zrobimy wszystko, żeby dojść tam, gdzie chcemy. Bardzo dziękuję.